Marek Kazewicz, zarząd GKS Nowy. Witamy serdecznie na pierwszej historycznej konferencji prasowej po meczu Mamy Giżycko. Wynik 0-2 dla Tęczy Biskupiec. Chciałbym powitać trenerów zespołu, pana Piotra Jałuszewskiego. Wojciecha Jałuszewskiego, przepraszam. Też Piotr jest. Tęczy Biskupiec i Mariusza Niedziółkę, Mamy Giżycko. I może, żeby na początek jeszcze, zanim będą pytania, proszę trener gości, kilka słów o spotkaniu. Z naszej strony było dzisiaj dużo nerwowości, tak? Pierwszy mecz po tej zimie. Duże oczekiwania, duże ambicje, dlatego też trochę to w naszych poczynaniach było zbyt dużo nerwowości. Bramka trochę uspokoiła grę. Po przerwie myślę, że przy sytuacji 2-0 mieliśmy jeszcze dwie, trzy sytuacje takie, z których powinny paść bramki i byłoby spokojniej. Nie miałem się, że tutaj w miarę była kontrola na boisku i zasłużenie wygraliśmy dzisiejszy mecz. Jeżeli ten gości, to teraz proszę Mariusz Niedziółka. Ja przede wszystkim chciałem pogratulować gościom zwycięstwa. No myślę, że w przekroju spotkania zwycięstwo jak najbardziej zasłużone. Tutaj wyszła większa dojrzałość zawodników niektórych. Aczkolwiek no, zaczynając od początku mecz ustawiła na pewno pierwsza bramka, rzut karny, którego w ogóle nie powinno być, no bo 15 sekund wcześniej rzut wolny dla nas, akcja przerwana, nie wiem dlaczego sędzia tego nie zauważył. Poszła kontra z tego, co się zrobi rzut karny, no i niestety dostajemy bramkę, mecz jest ustawiony, zaczynam atakować, wiadomo, no, Tęcza jakąś siłą z przodu dysponuje i zawodnikami o dużych umiejętnościach, więc nam było bardzo trudno. Nie udało się. Ja na pewno nie jestem zadowolony z gry zawodników, bo mimo to powinniśmy się zaprezentować lepiej. Pewnie tak samo jak tu kolega powiedział, było sporo nerwowości w związku z pierwszym spotkaniem, z tym, że się chciało pokazać, no ale nie wyszło. I kulała gra do przodu i z tyłu. Druga bramka też po błędzie stopera. No i już było bardzo ciężko z takim zespołem jak Tęcza cokolwiek zrobić. No boli trochę to, że niektórzy za szybko chyba zwiesili głowy. No, powinniśmy walczyć do 90. którejś tam minuty, póki sędzia nie gwizdnie, a ja, że tak powiem, no nie widziałem u niektórych tego i tu muszę porozmawiać, żeby to się na pewno zmieniło, bo nie po to kibice przychodzą, żeby oglądać. Panowie, można przegrać, ale musimy tutaj zostawić zdrowie i na pewno taki przekaz pójdzie do zawodników. Dziękuję. Dobrze, trenerze, na czym teraz może pytania w przebiegu gry? A jeżeli jako był trener obecny, spytam się, jak murawa boiska, czy trener gości? Nie, macie nową murawę i przy obecnych warunkach, tak? Później mi wiadomo, te murawy są różne, dzisiaj była rewelacyjna, tak? Także obawiałem się, że może być grząsko, że może przeszkadzać trochę, natomiast super. I cieszę się, że na takich boiskach w czwartej możemy grać. Mogę? Proszę. Piotr Pruski, Industria Service, sponsor tytularny Mamy Giżycko. Mam pytanie przede wszystkim, najpierw chciałbym pogratulować Tęczy Biskupiec zasłużonego zwycięstwa. Było widać, że panowaliście dzisiaj zdecydowanie na boisku, było oczywiście lepsi fizycznie i piłkarsko to zdecydowanie było widać, także jeszcze raz gratulacje. A do pana trenera mam pytanie, czy bo jednak dzisiejszy mecz był rzeczywiście, tak jak pan powiedział na początku, no nie wyglądał najlepiej. Tak mi się wydaje, od strony fizycznej zespół wyglądał nieciekawie. Czy mimo to myśli pan, że jest szansa, gdyż strata no, do ciągle jesteśmy w pierwszej połowie, tak, tej tabeli. Czy jest szansa jednak, żeby powalczyć o coś więcej niż tylko poprawę gry, która dzisiaj była taka, jaka była? I czy nadal pan myśli, że jest możliwość, żeby poprawić w jak najszybszym czasie tę grę? Nie, no oczywiście będziemy pracować nad tym. Myślę, że dysponujemy sporym potencjałem. Są pewne błędy, które trzeba wyeliminować. Ja myślę, że to szybko nastąpi i już w następnym spotkaniu pokażemy tą grę zupełnie inną.
Jeszcze może ja jeszcze jedno pytanie, bo dosyć mi ciekawe wyglądała kontuzja naszego bramkarza i jakie tam wstępne są rokowania odnośnie Adama Różowicza. No trudno mi powiedzieć, no. Ja jestem dobrej myśli, czy dobrej myśli. Mam nadzieję, że nie będzie to zerwane wiązadło, no bo to jest najgorszy, najczarniejszy scenariusz. To dopiero mogą lekarze określić, także no ja na razie wiem, że jest w szpitalu i czeka na jakieś badania. Ja jeszcze miałem tam wrażenie, że to właśnie po tej kontuzji ta gra z naszej strony troszeczkę tak usiadła, tak jakby zawodnicy doznali takiego wstrząsu. Nie, ja myślę, że tutaj chyba... Oczywiście no, nic to nie jest przyjemnego, ale no, akurat na to nie będę zwalał winy, bo myślę, że przyczyny zupełnie indziej są. Jak zwykle to bywa, to znaczy często tak bywa, że po takiej kontuzji, oczywiście bardzo przykrej i niespodziewanej już w pierwszym meczu, jednak trzeba pochwalić się rezerwowego bramkarza, który zagrał dosyć dobre spotkanie i to też trzeba zauważyć. Poza tym też nie chciałbym, żeby to tak dziwnie, pierwsze pytanie zadałem dosyć ostre, ale oczywiście to nie miałem na celu tutaj zagrzewania jakiejś nieciekawej atmosfery. Natomiast trzeba przyznać, że bramkarz zagrał w drugiej połowie nieźle. Oczywiście Adamowi trzeba życzyć wszelkiego powrotu do zdrowia, ale chyba trzeba też zastanowić się nad tym, żeby trzeba pomyśleć nad drugim bramkarzem, bo z jednym grasz już tę rundę będzie dosyć ciężko, prawda? Zgadza się, tylko że tak naprawdę chyba niewiele możemy zrobić w tej kwestii. Okienko transferowe się zamknęło i musimy, my tak mieliśmy jesień graliśmy. Musimy zaufać Rafałowi, jak widać warto. Potrafi bronić i tutaj akurat nie mam obaw. Praktycznie mieliśmy taką podobną sytuację na jesieni. Też długą część sezonu graliśmy z jednym bramkarzem, gdzie rezerwowym był junior Artur Pawlak. No, tak będziemy musieli prawdopodobnie w tej chwili dalej grać. No, nie widzę tutaj w tej chwili innych możliwości. Chciałbym w imieniu zarządu Gieckie złożyć trenerom najlepsze życzenia świąteczne, spokoju, troszeczkę odpoczynku od piłki, od emocji, a i życzyć zarówno dla gościom, i naszej drużynie jak najlepiej. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy wzajemnie oczywiście wszystkim kibicom, żeby nastroje na następnym meczu były dużo lepsze.